By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Dzisiaj bajeczka Pierścień Króla Salomona. Zaczyna się tak. Siedziała kurka na grzędzie, a obok niej w równym rzędzie siedziały małe kurczątka. Podobno była ich piątka. Słuchała gromadka cała, jak mama kurka bajała. Działo się to dawno, dawno temu, za wieloma kurnikami i dużymi zagrodami w miasteczku Grzędowo. Ach, koko, piękna to była okolica. Nieopodal płynęła rzeka Jajecznica, znana z tego, że na jej brzegach rósł najsmaczniejszy na świecie szczypiorek. Zaś nad murami miasteczka wznosiły się wieże wspaniałego pałacu znamienitego rodu książąt Kurodziobów. Mieli oni również piękny kurnik z wygodnymi grzędami, czyściutki i schludny. Zamieszkujące go kury znosiły się iście po pańsku. Było to bowiem nie byle co powiedzieć innej kurze, że pochodzi się z kurnika Kurodziobów. Oho, to dopiero był zaszczyt. Pewnej nocy banda zbójów najechała na pałac i doszczętnie go splądrowała. Z potyczki między dzielnymi książętami i z rządnymi zysku rabusiami uratował się jedynie syn księcia oraz wierny przyjaciel rodziny Kogut. Nikt nie potrafił wcześniej wyjaśnić, jakim sposobem mały chłopiec i kogut wydostali się z owej wojennej zawieruchy. Może umieli szybko biegać, albo znali jakieś tajne przejścia. Trudno orzec. Dość na tym, że przeżyli, powędrowali do stolicy kraju i tam zamieszkali. Z pokolenia na pokolenie, ciężko pracując, potomkowie książąt Kurodziobów pomnażali rodzinny majątek, a jeden z nich, Kurodziobek, został nawet ministrem kurnika na dworze króla Jajosława. Książę Kurodziobek mieszkał w dużej kamienicy obok królewskiego pałacu wraz z żoną księżną Kurzynuszką, córką Kuromcią oraz wiernym druhem Kogutem Kukurykiem, którego przodkowie od pokoleń towarzyszyli książętom Kurodziobom. Oko, muszę powiedzieć, że Kurodziobek był dobrym ministrem kurnika i bardzo rzetelnie wykonywał swoją pracę. Jednak pewnego popołudnia z niewiadomych powodów król Jarosław zwolnił go z najmowanego stanowiska. Bardzo dotknęło to księcia Kurodziobka, ale nie martwił się tym długo. Powiedział księżnej Kurzynówce, że oto nadszedł doskonały czas, by zacząć wszystko od nowa w starej rodowej posiadłości. Ruszył więc książę Kurodziobek wraz z rodziną i kogutem do Grzędowa. Po drodze przygarnęli błąkającą się zawodnie po lesie kurę Nioskę, która chętnie skorzystała z zaproszenia, ponieważ bardzo spodobał się kogut Kukuryk. Oj, smutno się robiło nawet od tego, co zobaczyli, gdy dotarli na miejsce. Z pięknej niegdyś budowli zostały jedynie ruiny. Ze ścian sypał się tynk, szyby w okolicach powybijały niegrzeczne dzieci, drzwi połował wiatr, a pod sufitem owiły sobie gniazdka różne ptaszki. Kurodziobek był co prawda z książęcego rogu, ale pracy się nie bał. Marzył o wspaniałym pałacu i pięknym kurniku, w którym kurki chętnie znosiłyby największe w kraju jajka. W miku porządkował jedną z komnat, zrobił drzwi, poprawił podłogę, pozbijał z desek łóżka i powstawiał okna. Nie wyglądało to zbyt efektownie, ale do zamieszkania się nadawało. Najważniejsze, że deszcz na głowę im nie kapał, kiedy zapadł zmrok, kiedy każdy mógł spokojnie zasnąć. Pewnej nocy zbudził księcia jakiś szmer. Otworzył oczy, rozejrzał się uważnie po komnacie i wtem ujrzał stojącego na progu wielkiego czarnego kota. W tej samej chwili wierny druh, kogut Kukuryk, skoczył na intruza. Kurodziobek natychmiast pospieszył przyjacielowi z pomocą, chwycił za miotłę i potem razem napędzili nieproszonego gościa. Lecz cóż to? Gdy książę wracał do swojego łóżka, zobaczył w progu komnaty dwie małe myszki. Aha, a na was polowało to wielkie kocisko. Widzę, że jeszcze trzęsiecie się ze strachu. Moja córeczka ma dobre serduszko i z pewnością zaopiekuje się z wami, powiedział Kurodziobek, po czym schował myszki do ciepłej rękawicy i położył się spać. Po chwili zasnął. Wtedy z rękawicy wychyliły się dwie malutkie białe główki i zaczęły do siebie cichutko piszczeć, co w owym języku brzmiało mniej więcej tak. Oj, przeraziłam się nie na żarty, kochany myszorku. Myślałam, że już po nas, gdy ten czarny kot wyszczerzył swoje wielkie ziębiska. Ach, moja najmilsza myśl, ze strachu łapki zrobiły mi się miękkie, jakby biały ser. Zapiszczała druga. Tym razem udało nam się ujść życiem, ale do królestwa mego ojca jeszcze długa droga. Jeśli ten kot wciąż się tu czai, to marny nasz los. Chyba, że... Na tym zakończymy. Do jutra, pa, pa.